Przechodzimy do kolejnego punktu. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym położonej przy ulicy Wielickiej nr 232, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1484. Drugie czytanie, referuje pani Marta Witkowicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki ani też autopoprawki. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Tu była pozytywna opinia Komisji Mienia, poprawek brak, zatem stwierdzam odbycie drugiego czytania i głosowanie w bloku głosowań.